kochani, witajcie. Dzisiaj jesteśmy, jak widać, w mojej łazience. Prosiłyście mnie o update, jak to często jest nazywane, kolekcji kosmetyków, natomiast nie lubię tego słowa. Ale generalnie obrazuje nam zbiór tego, co mamy, tak? Bez sensu w ogóle, ale... W każdym razie chciałam Wam pokazać, jak ja przechowuję, organizuję kosmetyki. Wcześniej Wam nagrywałam już taki film i teraz Wam też pokażę, co tu mamy. Więc tak, to jest moja łazienka. Ja wszystkie kosmetyki trzymam w łazience. No i tak, co my tu mamy? Pędzle. Jeżeli pytacie często o pędzle, głównie Hakuro, dosłownie parę innych. Zawsze mnie śmieszy, jak dziewczyny mówią, że oj, przepraszam Was, że mam brudne pędzle. No tak, mam makijaż na sobie, więc są brudne, bo musiałam się czymś umalować. Dlatego, tadam, moje pędzle są brudne. Tutaj mam takie dwie miseczki. Aha, i właśnie wiecie co, ja nienawidzę wystawiania kosmetyków na zewnątrz. Lubię mieć wszystko pochowane. Natomiast jeżeli ja te rzeczy mam pochowane, to... wrócę do Was. Jeżeli tych rzeczy nie widzę, to po prostu ich nie używam, dlatego staram się jak najwięcej rzeczy chować. Natomiast to, czego gdzieś tam potrzebuję i co używam codziennie, to żeby o tym nie zapomnieć, jest wystawione tutaj na zewnątrz. I tu mam takie dwie miseczki w ptaszki. Na pewno będziecie pytać, więc tak. To jest z IKEA, to nie pamiętam skąd jest. To jest, nie wiem, przypuszczam, że Home & You. To jest chyba też Home & You. A to nie wiem. Może też Home & You. Już kiedyś mnie pytaliście o tą miseczkę. Ona kiedyś była w kuchni, teraz jest w łazience. Tutaj mam wszystkie swoje te kuleczki z Daxa, których używam do konturowania, moje kremy do twarzy z Joskin, krem do twarzy i pod oczy. Tutaj mam takie małe rzeczy, które akurat mi pasują do tej miseczki. Tu mam krem pod oczy z Fridge. Już kiedyś o to pytaliście. Nie wszystkie kosmetyki Fridge muszą być przechowywane w lodówce. Ten akurat nie musi, więc stoi tutaj. Bazę pod cienie Catrice Made to Stay, ponieważ teraz używam palety Naked, a niestety ona... słabo reaguje z innymi bazami jakoś na tym, to jest właściwie cień krem, w kremie, nie baza, więc na tym całkiem nieźle się trzyma. Tu jest ten eyeliner żelowy z Maybelline i mój ukochany róż z Glossy Boxa. I przechodzimy dalej. I tu mam taką podstawę pielęgnacji, ale nie tylko. Tu mam takie bulldogi, one też są z Home & You. Już jakiś czas temu były kupowane i już ich nie ma, bo chciałam dokupić jeszcze jednego dużego. Ale już ich nie ma. I tutaj mam część takich cieni, jakichś paletek. Ale w sumie teraz, odkąd mam Naked, to już rzadko tych cieni używam. To jakiś bronzer, rozświetlacz. Tutaj mam podkłady. Tak, tak, to są same podkłady, których najczęściej używam. I tak szybko Wam przelecę. Rimmel Match Perfection, Wake Me Up, Liren Shiny Touch, Lasting Performance, który mieszam ze wszystkimi, daje świetne rezultaty, Dax i Revlon Color Stay. I tutaj teraz co mamy? Krem BB, to jest ten prawdziwy krem BB Skin 79. Ja go kupiłam na eBayu dawno temu, więc nie podam Wam linka, to mnie chyba z Korei, o ile się nie mylę. Bardzo dobry, polecam. Już mówiłam o nim dawno temu. Tu jest serum hialuronowe z Biodermika, które używam pod krem. Tu jest drugie serum. To jest jakaś próbka z Lirac, nawet nie wiem skąd ją mam, ale całkiem fajne jest to serum i używam go teraz codziennie i całkiem wydajne jest. No i że będę musiała zobaczyć, ile kosztuje. Tu mam parę rzeczy właśnie z Glossy Boxa, takich mniejszych, które staram się używać. To jest jakiś krem do twarzy z Clareny, maseczka Dermalogica też z Glossy Boxa i tu jest ta maseczka Crème Fraîche de Beauté z Nuxa, którą bardzo, bardzo lubię. I tak.
krem Pharmaceris, ten multilipidowy krem do twarzy, który właściwie teraz używam rano i wieczorem i który doprowadził moją skórę do porządku, bardzo go lubię. Tu jest to Aroma Water z Lasha i baza rozświetlająca, no pokaż się, Kaszmir z Daxa, którą też bardzo lubię i cały czas używam. Tu jeszcze mamy miniaturki zapachów z Glossyboxa Daisy i Chloe. I jeszcze olejki, tu są dwa małe te jedwabie do włosów i ten, co to jest, Oil Miracle z Schwarzkopfa, też z Glossyboxa. I moje serum do oczu i rzęs z Vichy, z którego jestem jak na razie bardzo zadowolona i nawet widzę różnicę na rzęsach, mimo że myślałam, że takiej nie zobaczę, ale produkt się całkiem fajnie sprawuje. Tutaj w dużym bulldogu takie podstawy pielęgnacji to jest ta normalizujący żel przeciwzmarszczkowy z Daxa. Uwielbiam, uwielbiam. Już go Wam kiedyś pokazywałam w ulubieńcach. To jest 200 ml. Już całkiem dużo go zużyłam. Tu jest jeszcze z tej samej serii, to jest płyn micelarny, tonik, tu mam mój grzebień, tu jest coś, bez czego nie mogę żyć, czyli odżywka, bez której nie mogę rozczesać włosów, czyli gliskór. No chodź tutaj. No i tu jeszcze mam taki tonik, ale który używam głównie do dekoltu albo do pleców, kiedy mi się pojawiają jakieś tam niedoskonałości, to jest Liren Under 20 antybakteryjny tonik. Tutaj jest mój taki kubeczek, w którym mam moją podróżną szczoteczkę do zębów, pastę i płyn do płukania. I co tutaj jeszcze? Tu jest jeszcze szufladka z make-upem. I tu są rzeczy, których rzadziej używam, takie rzeczy, których nie używam, od razu się ich pozbywam. I często mnie pytacie, ja od razu oddaję takie rzeczy, nie bawię się w jakieś zbieranie tego. No i co? Tutaj jakieś nic takiego fascynującego nie mam. Mój rozwalony rozświetlacz z Belle, z Rimmel, jakieś tutaj, tu są produkty do ust, różne szmineczki. Ten puder, którego używam cały czas, to jest Eclat Mineral z Bourjois, rozświetlający z Pixie, baza z Daxa, Beauty Blender, eyelinery z Rimmela, tutaj jakaś pomadka, no jakieś tutaj paletki, mam dwie paletki z Inglota, jedną z NYXa, jedną ze Slika, jedną z Revlonu, tu moja ulubiona stara paletka z L'Oreala, którą bardzo lubię, Andy McDowell. No i Naked 2, której teraz namiętnie tylko i wyłącznie używam. Tu nie wiem, czy to dla Was będzie ciekawe. Druga szuflada też jest. Tutaj trzymam wszystkie produkty malutkie z Glossy Boxów. Tu są w ogóle jakieś worki na śmieci, nici dentystyczne, olejek do kominka, zapalniczka. Tutaj są kredki do oczu, zalotka. Nie wiem, to jest jakieś mydło z Lasha, no głównie Glossy Box. Tu mam produkty, które używam, których używam do ciała, do włosów. Jak widzicie, tu jest też miks wszystkiego, nie wiem, wręcz takie podstawowe rzeczy. Tu jest szuflada z produktami, które dostałam, no, te dwa akurat nie. Ale z różnymi produktami, które dostałam do przetestowania, a jeszcze ich nie otworzyłam. I czekają na swoją kolej i też to są produkty, których rzeczywiście jestem ciekawa i które chcę przetestować, a takie, które od razu wiem, że mi nie przypadną do gustu, też od razu idą na wydanie. I tu jest ostatnia szuflada z rzeczami do włosów, suszarka, moja szczotka, wałki, prostownica i tyle. I tutaj jest mój taki stojaczek z perfumami. Ale o tym już Wam robiłam film oddzielny, także możecie zobaczyć po prostu mój film o perfumach i tam opowiadałam dosyć niedawno o wszystkich moich zapachach. Tu jeszcze jest ten taki odświeżacz powietrza z Bath & Body Works,
ktoś mnie o niego pytał, słuchajcie, one są dosyć drogie, bo sam ten mechanizm kosztuje 35 zł, a wkład 20, ale generalnie nie pachną one, nie pachną one jakoś fajnie i też bardzo mało intensywnie, także ja Wam nie polecam. O wiele fajniejsze są zwykłe jakieś tam takie odświeżacze z Rossmann. Aha, jeszcze pytacie często o te pudła. One są z Chibo, ale one były kupione jakieś 5 lat temu. Także już pewnie albo nawet na 100% ich nie zostaniecie. Także to była moja kolekcja. Kolekcja, no, zbiór kosmetyków, przechowywanie, organizacja. A jeszcze może Wam powiem, bo też nawet tak, lustra są z Ikei. Umywalki nie pamiętam, ale z jakiegoś po prostu marketu budowlanego. I te szafki to są zwykłe kuchenne szafki Ikea przerobione. Blat jest chyba z Castoramy, taki zwykły kuchenny też. Także jeżeli macie pomysł, to można fajnie tanim kosztem łazienkę sobie urządzić. Ok, także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się do czegoś przydały te informacje. Że Wam się podobało. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa!